znaleźć. Uwielbiam zapach palonych opon o poranku. To tak w Brwinowie dzisiaj tak pachnie. Pojechać niestety do punktu odbioru przesyłek InPost, bo miała tam na mnie czekać przesyłka gdzieś w jakimś sklepie zoologicznym. Się okazało, że tam tej przesyłki nie ma i straciłem pół godziny bez sensu. No. O, dlatego będę 19.40 zamiast być o 19.10, kochani. Potem, Heleno, zadzwoniłem do sklepu X.com, który nadał tą przesyłkę. I opowiedziałem całą historię pani na infolinii, a pani na infolinii powiedziała, że mnie bardzo przeprasza. Na co ja pani na infolinii powiedziałem, że niech pani moją córkę przeprosi, z którą dzisiaj nie spędzę wieczoru. Pchało pani. Bo to tobie umknęło pół godziny czasu z tatą przez nią. Kierowcy o jakości świadczonych usług informujemy, że rozmowa jest rejestrowana. Dzień dobry, zamówiłem u państwa dysk twardy, mobilny przez Allegro i do tej pory on nie dotarł. Dzisiaj zadzwoniłem do państwa na infolinię, żeby się dowiedzieć, co się z nim dzieje. Mi powiedziano, że wysłaliście to InPostem i czeka na mnie w jakimś tam punkcie zoologicznym 3 km od miejsca, do którego faktycznie powinien ten dysk dotrzeć. Byłem tam przed chwilą i tej przesyłki od państwa tam nie ma. I chciałbym się wreszcie dowiedzieć, kiedy zrealizujecie moje zamówienie. Taka informacja po prostu widnieje na stronie przewoźnika. Ja w tej chwili tą sprawę zgłoszę do działu zajmującego się przesyłkami. Ustalimy, kiedy, gdzie ta przesyłka się znajduje. Najprawdopodobniej InPost ją zawrócił, bo 13 stycznia ta przesyłka została tam dostarczona, a jest informacja, że są 3 dni na odbiór. Czyli do 16... Ale to proszę pani, to dlaczego pani mi podała tą informację, że ta przesyłka tam jest, jeżeli jak pani zrobi 13 plus 3, to wychodzi 16, dzisiaj jest 19, więc wiadomo, że jej tam nie ma. Po prostu ta główna informacja nie została zaktualizowana, dopiero małym druczkiem pod spodem jest napisane i nie doczytałam, najmocniej pana... Niech pani moją córkę przeprosi. Sprawę zgłoszę w tej chwili, jednak dopiero rano będziemy w stanie skontaktować się z InPostem. Ale mnie nie interesuje państwa kontaktowanie się z InPostem. Ja chciałbym wiedzieć, kiedy dostanę zamówiony dysk. Kiedy on będzie u mnie, to jest informacja, która mnie interesuje. Żadna inna informacja mnie nie interesuje. Proszę pana, w tej chwili nie jestem w stanie tego odpowiedzieć, bo jeśli ta paczka została do nas zawrócona, to ona najpierw musi do nas trafić z powrotem, żebyśmy mogli panu to jeszcze raz nadać. Ale wcale nie musi ona do państwa wrócić, żeby państwo mogli mi jeszcze raz nadać, bo mają państwo takich dysków 500 tysięcy u siebie w magazynie i mogą państwo mi nadać ten dysk jutro. A sobie czekać grzecznie na wyjaśnienie kwestii z InPostem. Czekam na przesyłkę, której państwo nie są w stanie zrealizować. List przewozowy również 12 stycznia został nadany, także paczka została wysłana w przeciągu 24 godzin. Okej, jest 19. Proszę pana, ale my wywiązaliśmy się po prostu w tej chwili z wysyłki. Przekazaliśmy paczkę po prostu firmie, która zajmuje się dostarczeniem. Na aut nie było żadnej informacji na temat tego, kto jest przewoźnikiem. Czy to będzie Poczta Polska, czy tylko InPost. Pan wybrał formę dostawy jako przesyłka ekonomiczna, list polecony ekonomiczny. Także my przekazaliśmy przesyłkę kurierowi i tutaj kurier nie dostarczył tej przesyłki pod wskazany adres, tylko do punktu. Proszę pana, tak jak powiedziałam wcześniej, my ze swojej strony akurat w tym przypadku wywiązaliśmy się, bo przesyłka została nadana w takiej formie, w jakiej pan sobie tego zażyczył. Pan wybrał list polecony. To jest nieistotne, bo państwo nie wywiązali się z umowy. Państwo się nie wywiązują z umowy wtedy, kiedy nadadzą przesyłkę, tylko wywiązują się wtedy, kiedy ją do mnie dostarczą. Ona nie jest dostarczona. Proszę pana, tak jak powiedziałam, w tej chwili przekazuję tą sprawę do działu zajmującego się po prostu przesyłkami. Postaramy się jak najszybciej tą sprawę rozwiązać i oczywiście jeszcze z panem się skontaktujemy, w jaki sposób to będzie, ta sytuacja zostanie rozwiązana. Ale proszę mi powiedzieć, kiedy dostanę zamówiony towar. Proszę pana, w tej chwili nie jestem w stanie tego powiedzieć, bo to będzie zależało od po prostu nadania tej przesyłki. Także nie mogę panu powiedzieć, że pan dostanie tą przesyłkę na przykład jutro, bo ona jeszcze w tej chwili nie została nadana. Także no to proszę mi podać najgorszy możliwy scenariusz. Kiedy dostanę moją przesyłkę? No. Przecież państwo macie, to jest państwa firma, państwo znacie swoje procedury. Są państwo chyba w stanie przewidzieć,
kiedy jest najpóźniejszy moment, w którym ja mogę dostać przesyłkę, którą zamówiłem 14, tak? Czy nie, 12. No. Proszę pana, jeśli chodzi o wywiązanie się z tego zamówienia, my z tego zamówienia się wywiązaliśmy. Nie, nie wywiązaliście się, nie dostałem towaru, a wy macie moje pieniądze. Dobrze, proszę o chwilę cierpliwości, dobrze? Dziękuję. Dobrze, dziękuję za cierpliwość. Proszę pana, mogłabym panu zaproponować takie rozwiązanie tej sytuacji. W momencie, kiedy dysk do nas wróci, my wystawiamy grę korygującą i zwracamy panu pełne środki na konto. Cenę dysku obniżymy o 50 zł, dodajemy darmową przesyłkę kurierską i pan ten dysk będzie mógł odebrać za pobraniem na początku tygodnia. A tak jak powiedziałam, zaraz w momencie, kiedy ten dysk do nas wróci, jeśli chodzi o tą wysyłkę impostem, wtedy od razu panu zwrócimy na konto pieniądze po prostu za ten dysk. No dobra, to tak zróbmy. Nie będę go musiał szukać gdzieś na mieście, w jakimś sklepie państwa. Nie, przesyłka kurierska dotrze bezpośrednio do pana rąk. Dobra, to zgadzam się. Pan będzie musiał zapłacić, ale te pieniądze panu zostaną zwrócone na konto. Dobra, w porządku. To jest fair. Bardzo pani dziękuję za sprawne załatwienie sprawy. Jedna uwaga na sam początek. Ja sobie dobrze zdaję sprawę z tego, że ta pani była profesjonalna. Ona rozmawiała ze mną według skryptu, który jej został przygotowany. I to nie jej wina. I serdecznie ją z tego miejsca pozdrawiam. Ja wiem, że to jest ciężka praca być na obsłudze klienta. Naprawdę wiem. Ale czy wy widzieliście, co tam się stało podczas tej rozmowy? Od momentu rozpoczęcia tej rozmowy do momentu, kiedy ta pani zaczęła mi jakoś próbować rozwiązywać mój problem, minęło 7 minut. Akurat tak się składa, że jechałem do domu i mi było wszystko jedno, czy będę tę rozmowę prowadził minutę, czy 70 minut. Ale 7 minut to jest cholernie długo. 7 minut, gdzie przez te 7 minut pani mi próbowała uzmysłowić, że wszystko jest w porządku, że to moja wina, że oni robią wszystko ok, że ja powinienem się zgodzić na to, żeby ta przesyłka, która się gdzieś tam zgubiła, prawda, ona do nich wróciła, a później, żeby oni jeszcze raz ją odesłali. Co by zajęło tak naprawdę 2 dni plus minimum 2 kolejne dni, czyli kolejny tydzień mojego czekania na przesyłkę, gdzie powinna ona do mnie dotrzeć w 24 godziny. Ja uważam, że ta rozmowa to jest wina nie tej pani, która tam siedziała, tylko dyrektora, który w ogóle wymyślił taki skrypt i który wymyślił procedurę obsługi klienta polegającą na tym, że przez 7 minut wmawia się klientowi, że on ma czekać na przesyłkę. Dopiero po 7 minutach, ewentualnie po spytaniu superwajzora, można zaproponować coś sensowne. Ludzie, przecież wy bez klientów nie sprzedawalibyście. Dyrektor customer service'u w X.comie po prostu zatwierdził beznadziejny skrypt obsługi klienta. To jest po prostu dowód na to, że firma nie szanuje klienta. Zamiast mi kazać czekać i mi tłumaczyć, że to wszystko jest okej, to wystarczyło od razu zaproponować, że okej, oni mi jutro wyślą następny dysk, ten zgubiony do nich kiedyś dotrze i byłoby pozamiatane. W kolejną dobę miałbym sprawę rozwiązaną. Dlatego właśnie, jeśli Amazon kiedyś otworzy polski sklep Amazon.pl, to pozamiata po prostu takie sklepy typu X.comy, jakieś Saturny, komputroniki, gdzie się nie szanuje klienta, gdzie się sprzedaje towar, którego nie ma na magazynie, gdzie w momencie, kiedy coś nie pójdzie poprawnie według procesu sprzedaży, to się wszystko zwala na klienta, każe mu się czekać. Bo Amazon rozumie, co to znaczy dobra obsługa klienta. Oni potrafią to robić dobrze. Jak ostatnio na Amazonie niemieckim kupiłem sobie głowicę taką do timelapsów i ona przyszła do mnie uszkodzona. Po prostu nie włączała się. Była elektryczna i się nie włączała. Napisałem jednego maila do nich, a oni powiedzieli: okej, jutro będziesz miał zwrot pieniędzy, a ty nam to odeślij. Ja dostałem zwrot pieniędzy, zanim jeszcze w ogóle zapakowałem tą paczkę do nich i do nich wysłałem. Tak to się robi, moi drodzy. Sprawa jest załatwiona w X.comie, owszem. Bo we wtorek pewnie dostanę przesyłkę za pobraniem, zapłacę, będę miał ten dysk, oni mi pewnie w przeciągu kolejnego tygodnia zrobią zwrot na konto, tak? Ale ja nigdy więcej tam nic nie kupię w tym sklepie. I wam wszystkim radzę też, omijajcie sklep X.com z daleka. www.x-com.pl. Omijajcie ten sklep z daleka, bo jeżeli ktoś ma taką procedurę obsługi klienta, nie zasługuje na to, żeby tam zostawiać pieniądze.